Marysiu, na czym polega Twoje zadanie? Realizujemy duży projekt, w ramach którego otrzymujemy Błękitny Patrol. Dbamy o to, żeby wolontariusze mieli warunki do pracy, czyli wyposażamy ich w niezbędny sprzęt, w umundurowanie. Reagujemy na wszelkie ich pytania, na wszelkie jakieś skargi, że coś w terenie się zadziało nie tak, że coś należałoby usprawnić w organizacji. Także jesteśmy dla nich, dbamy o to, żeby ich praca była, żeby po prostu oni nie musieli się martwić o stronę organizacyjną, tylko żeby działali w terenie i skupili się na ratowaniu fok, ptaków i morświnów. Natomiast poza tą działalnością Błękitnego Patrolu my prowadzimy też inne działania i tutaj partnerem w projekcie naszym jest Stacja Morska imienia profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego. I Stacja Morska zajmuje się tą naukową stroną tego projektu, czyli badają na przykład trasy wędrówek fok, czyli co roku wypuszczamy, zwracamy do natury kilka młodych fok, które trafiają do fokarium, bo na przykład zostają znalezione na plaży w słabej kondycji. Fokarium są rehabilitowane. Po rehabilitacji, kiedy są już w dobrej kondycji, zakładane im są nadajniki. Są znaczone, tak? Żeby wiadomo było, gdzie się poruszamy. I wypuszczamy je do natury. Dzięki zakładaniu tych nadajników stacja później może śledzić trasy wędrówek tych fok, ale może też na podstawie tych tras wnioskować o tym, jakie na przykład siedliska są dla fok najlepsze, gdzie foki żerują, jakie dystanse są w stanie pokonać, w jakich okresach, gdzie możemy spotkać ich najwięcej, gdzie są zagęszczenia i tak dalej. Tak. Ale jeśli już wiemy takie właśnie rzeczy, gdzie ona najlepiej żeruje, to wtedy nie dosypujemy jej tam jedzenia, tylko raczej sprawiamy, żeby tam się było czysto i spokojnie, tak? Żeby tam się nie zbliżać. Nie jest to takie proste. W idealnym świecie chcielibyśmy móc mieć takie bezpośrednie przełożenie i móc tak działać, żeby tam, gdzie foka... Statki nie pływały. Tak, tak, ale rzeczywiście staramy się podejmować takie działania. Staramy się wpływać na decyzje. Staramy się rozmawiać z interesariuszami, którzy jakby prowadzą działalność gospodarczą na morzu, czyli właśnie choćby z rybakami. Staramy się przekonywać do tego, że na przykład wykorzystując nowe, alternatywne narzędzia połowowe, czyli na przykład innego rodzaju sieci, mogą nam pomóc chronić foki, bo w tradycyjne sieci foki się wplątują i często w ten sposób giną. Tak? Więc staramy się edukować, rozmawiać, namawiać do tych nowych, alternatywnych metod, ale to jest jeszcze długa droga. Jest wciąż wiele do zrobienia, bo akceptacja społeczna ochrony fok czy ochrony morświnów nie jest na satysfakcjonującym poziomie. Spotkałaś kiedyś morświna? Nie, nigdy nie spotkałam go w naturze. Jest to tak skrajnie rzadki gatunek, że trzeba wiele szczęścia, żeby go wypatrzeć. Bo w Bałtyku żyje ich kilkaset chyba, tak? W Bałtyku żyje około 500 osobników w całym Bałtyku, tak? To jest naprawdę bardzo skryte, bardzo nieśmiałe. A jednocześnie bardzo piękne. Jednocześnie bardzo piękne i bardzo delikatne, tak? I trzeba je, trzeba również dołożyć wszelkich starań, żeby je chronić. W tej chwili kontynuujemy i to jest również bardzo ważne dla nas, żeby kontynuować te badania ich wędrówek, fok wypuszczanych na wolność. Będzie to już około 30 fok, które zostały wypuszczone jakby z sukcesem, to znaczy wiemy, że przeżyły Bałtyku i z tych wszystkich fok posiadamy dane właśnie dotyczące ich wędrówek. W momencie wypuszczenia właściwie zaczyna się ta troska. Wypatrujemy tych znaczków na mapie, które nadajniki zostawiają i sprawdzamy, gdzie te foki pływają. Cieszymy się, jak zostają gdzieś blisko nas, martwimy się, jak wpływają na jakiś obszar, gdzie wiemy, że na przykład jest intensywne rybołówstwo, bo sieci to dla nich duże zagrożenie, gdzie wpadają zupełnie nieświadome tego, że się nie wyplączą z powrotem. No i cieszy każdy dzień aż do końca nadawania przez nadajnik sygnału i zawsze jest to taki bardzo pojedynczy, bardzo indywidualny sukces, jeśli każdej z tych fok uda się przeżyć te pierwsze miesiące życia, kiedy najbardziej są narażone na wszelkie niebezpieczeństwa w naturalnym środowisku. Luty, marzec jest to dla nas najważniejszy okres w roku. Wtedy przypływają młode foki, które często potrzebują pomocy i pomoc Błękitnego Patrolu wtedy jest dla nich najważniejsza. Czerwiec, lipiec nazwałem okresem martwych fok. Wtedy jest najwięcej zgłoszeń o tych zwierzętach, które
są wyrzucane na brzeg. Niestety większość z nich ginie w przyłowie, czyli znowu my, ludzie, mamy wpływ na to, że te zwierzęta cały czas giną w naszym Morzu Bałtyckim. Wrzesień, październik jest to okres, gdy możemy naliczyć najwięcej fok na naszym wybrzeżu. W naszym, jak ja to nazywam, sanktuarium, czyli w rezerwacie Mewiałacha, zdarzają się wtedy obserwacje kilkudziesięciu, tak jak było to parę lat temu, teraz czasami już kilkuset fok, które odpoczywają w rezerwacie, który jest niestety w tym momencie jedynym miejscem, gdzie możemy na stałe obserwować foki. Wzdłuż całego wybrzeża umieściliśmy 160 tablic informacyjnych, na których można znaleźć telefon alarmowy do Błękitnego Patrolu. Numer to 795 536 009. Jest to numer, pod który można zgłaszać wszelkie obserwacje fok, morświnów, ale nie tylko. Jeżeli widzimy coś, co nas niepokoi na plaży i chcemy się tą informacją podzielić, to powinniśmy zadzwonić właśnie do Błękitnego Patrolu. Osoba, do której się dodzwonimy, udzieli informacji na temat tego, co należy w danym momencie zrobić, czy jeszcze kogoś poinformować. Można również dzwonić do stacji morskiej w Helu, jeżeli zaobserwuje się ssaki morskie. Powiedz mi, kim wy jesteście? Co to jest Kuling i co Kuling robi z WWF i Błękitnym Patrolem? No, Kuling to jest stowarzyszenie osób, które studentów i naukowców, które pierwotnie zajmowały się badaniem ptaków siewkowych. No a teraz w obliczu tych wydarzeń ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby mieć co badać, musimy to chronić. I mocno się angażujemy w czynną ochronę, głównie na Wyspie Sobieszewskiej. A dzięki Błękitnemu Patrolowi WWF to jest metody ochrony choćby tych sieweczek obrożnych, które mamy przetestowane i się sprawdzają. Możemy rozszerzyć na całe nasze wybrzeże, bo na całym wybrzeżu w zasadzie jest to ginący w tej chwili gatunek i gdyby nie pomoc tej wolontariuszy, to prawdopodobnie w ciągu paru lat by już zupełnie wyginął. Obserwując poprzez te nadajniki, które mają te foki przyczepione, widzicie, gdzie pływają i wtedy można rozmawiać o faktach z tymi ludźmi, czy z rybakami, czy z innymi osobami, które też jakby żyją w tym terenie, czy też wypływają w ten teren, że może warto jakby się zastanowić, bo są na to dane, tak? Tak. To widać i rzeczywiście, no szkoda by było, jakby wszyscy żyjemy na tej planecie i musimy jakoś dotrwać do końca i fajnie by było, żeby było nas ciągle dużo, a nie coraz mniej. No zgadza się, tak. Na tym właśnie polegają projekty naukowe, na tym, żeby móc argumentację naszą później podpierać. Że to nie są jakieś bajki i marzenia, tylko co to są sprawdzone fakty. No, zajmują się tym poważni ludzie i poważne badania są prowadzone.